Jojojo, witam wszystkich bardzo serdecznie po raz kolejny. Tym razem na live streamie zagramy sobie w grę Zaginięcie Ethana Cartera, czyli The Vanishing of Ethan Carter. A to jest polska gra, więc po polsku będziemy w nią grali. I oczywiście ten odcinek znajdzie się też na YouTubie. Dlaczego gram akurat na hitboxie, a później wrzucam to na YouTube, bo mi jest wygodniej, słuchajcie. Wygodniej mi jest robić live na hitboxie, że zapraszam wszystkich bardzo serdecznie zawsze na hitboxa. Na YouTubie większość osób chce oglądać, ale mówię, mi jest o wiele wygodniej na PC-cie streamować z PC-ta na hitboxa, bo i komentarze się szybciej ładują na czacie i jest łatwiej zrobić po prostu tego live'a. Także to tyle kwestii, dlaczego akurat na hitboxie, a nie na YouTubie. Jeżeli oglądacie to już na YouTubie jako filmik zapisany, to dajcie łapkę w górę oczywiście, jeżeli wam się podobało. Dajcie suba, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału. A my lecimy z nową grą. Zagrałem sobie chwilę tylko w tą grę, żeby sprawdzić, czy mi chodzi wszystko tak jak trzeba w maksymalnych ustawieniach. Nie znałem Ethana Cartera, ale on znał mnie. Gdzie policja nie pomoże, a ksiądz nie uwierzy, tam wzywany jest Paul Prospero, czyli ja. Dzieciaki takie jak Ethan piszą listy. Dostaję ich mnóstwo. List od Ethana wyglądał jak każdy inny, ale były w nim rzeczy, o których żaden mały chłopiec nie powinien wiedzieć. Są miejsca, o których istnieniu niewiele osób ma pojęcie. Ethan znał je na wylot. Jeszcze zanim wszedłem do Red Creek Valley, czułem wciągającą mnie tam ciemność. Wiedziałem, że Ethana Cartera nie znajdę, pukając do drzwi jego domu. Na to było za późno. Żeby go odszukać, musiałem zrozumieć, co to miejsce próbowało przede mną ukryć. Okej. Gra wygląda bardzo ładnie. Zastosowano tu technologię skanowania terenu, czy jak to tam się nazywa. Także wszystko to, co widzicie, zostało po prostu zrobiono zdjęcia z kilkunastu tam różnych kątów. Na przykład ten kamień. Robiono zdjęcia z każdej strony, naokoło, później połączono je specjalną technologią, także wszystko wygląda bardzo, bardzo ładnie. Detale są bardzo dobre. Drzewa i tak dalej, wszystko jest bardzo ładnie zrobione. Nie wiem, jak się nazywa ta technologia, tak naprawdę. Zapomniałem, kiedyś czytałem coś na ten temat tej gry i tej technologii. Ale już zapomniałem, jak to się nazywa, ale napracowali się, żeby zrobić to. Foto. Prawie fotorealistyczna grafika. Tak możemy powiedzieć. Jakieś pułapki widzicie, mam różne dziwne rzeczy na tym lesie. Wow! Shit. Wystraszył mnie. Wystraszył mnie dziad. Ogólnie lepiej nie łazić chyba po lesie tak o sobie. Na każdym kroku widzę, jakaś pułapka jest. Lepiej się trzymać ścieżki.
Możemy zaobserwować bardzo ładny krajobraz. Tego typu gry są warte według mnie uwagi, ponieważ to zostało coś wprowadzone, coś nowego, czego nie możemy zaobserwować w większości innych gier. Że nie jest to topowa produkcja jakaś, która zgarnia miliardy dolarów, ale naprawdę według mnie warto się tą produkcją zainteresować, zagrać to sobie, żeby sprawdzić na własne oczy, jak wygląda ta technologia tego wytwarzania tej grafiki, która tu została zrobiona, czyli skanowania obiektów, fotografowania obiektów, później wpuszczania to w obróbkę w komputerze już, żeby zrobić model 3D. Bardzo ładnie jest to wszystko zrobione. Wow. Po kawałku nam się odsłania tutaj wszystko. O! Dziadu! Coraz więcej mamy już odsłonięte. Jeszcze kawałeczek i coś będziemy widzieć. Coś będziemy widzieć. Trzeba poznać każdą ścieżkę tutaj. I to też... O, co to jest? Różowe jakieś? Nie, to jest trawa. To też jest ograniczone ruszanie się, bo tam na przykład na dół nie zejdziemy już. To jest magiczna ściana, bariera. To jest to, że tutaj nie widać za bardzo, co się dzieje. Mogę ukucnąć jedynie. Musimy po prostu przejść ten obszar wzdłuż i wszerz, żeby odkryć, co tam się kryje. A, to jest pułapka. O! Przeniosłem się gdzieś. Siema Bartosz, co tam? Przeniosłem się gdzieś, ale gdzie? To jest pełno czaszek, nie? Patrzcie na to. Wow. Czytaj. Przybliż. Podarzenie po polsku. Coś tu się spłonęło. All of me came to the forest. Every day drink. Sat from the trees. Together the old man had to step around. Manage dangerous traps. The villagers believed. This old man have hidden a jade amulet in the forest. Ma schowany amulet.
Bla, 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 bla. Nie chcę ci tego czytać do końca. Tekst. A, o, w ten sposób. O, okej. Okay. To teraz mam po polsku. gramy mecz w lidze. W jakim lidze i jaki mecz, Bartek? O co chodzi? Starzec codziennie przychodzi do lasu, aby pić sok drzew. Po drodze musiał mijać wiele niebezpiecznych pułap. Mieszkańcy wioski sądzili, że mężczyzna ukradł w lesie amulet jadeitu? Co to jest? Starzec chciałby, tak sądzili, gdyż dzięki temu zajęci byli szukaniem w lesie skarbu, a nie piciem soku, który należał do niego. Dziwny koleś. Pewnej chłodnej jesiennej nocy ktoś zniecił w lesie pożar. Ogień rozprzestrzenił się na wioskę. Starzec zdołał uciec płomieniem, pokrywając się sokiem drzew. Kiedy wrócił do wioski, został tam jedynie kości i mieszkańców. Starzec usiadł i zapłakał, a potem znalazł więcej soku. What the fuck? O co tu chodzi? Ethan, mówiłem ci, żebyś się tu nie bawił. Ale dziadku, napisałem coś dla ciebie. To miłe. Dziękuję. Ale idź już, przeczytam później. To jest to samo, dobra. O już. Okej, okay, ale tu już nie ma tych kości, tak? Dobra, jestem. Czytaj. Tekst. Okej, okay, Bartek gra w lidze Battlefielda. Gratuluję, Bartosz. Krasobos Boyfield. Jak informują funkcjonariusze Straży Pożarnej, House of Boyfield w środę rano ogień zniszczył zabytkowy dom w Red Creek Valley. Kiedy stojącym na ludzie, bla bla bla, strażacy zostali, bla bla, w pierwszej fazie, bla bla. Naprawdę, te notatki są zbyt długie, żebym je wszystkie czytał. Może tam coś ważnego będzie, ale prawda jest taka, że mało mnie to interesuje. Ja chcę. Chcę rozwiązać tą zagadkę. Iść dalej. Tam nie przejdę, bo bym spadł. Okej, gdzie jestem? Pułapki są. Pułapki tu były. Były, ale gdzie mnie wywaliło? W ogóle jestem w innym miejscu, gdzie byłem. Czekaj, tu jest jakiś dziwny ten. Dziwny odgłos jakiś. W tym miejscu akurat. Ale dlaczego w tym miejscu? Nie wiem, czy to odkrycia jest? Bo w tym miejscu jest jakiś dziwny dźwięk. What the fuck? Dobra. Okej, nie mam pojęcia. Ktoś tam wyje. W dżungli, w dzikim lesie coś wyje. Dobra, idziemy tu.
Tędy wyszedłem, tak? Spoko. Się nie da wejść. Część na ten most. Ale cały czas próbuję, żeby tutaj nie ominąć czegoś. Jakiejś ważnej wskazówki czy czegokolwiek. Chyba nic nie ma, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć, czy czegoś nie ominąłem, bo tak mówię, nie ma nic zaznaczonego tu. Red Creek Valley. Zwykłe, spokojne miejsce. Życie nauczyło mnie dwóch rzeczy. Tak naprawdę nigdzie nie jest spokojnie i żadne miejsce nie jest zwykłe. Ethan przestrzegał, żebym nie dał się zwieść pozorom. Nie musiał się o to martwić. Rozwiązałem dziesiątki spraw, setki. Ta miała być moją ostatnią. Ładne widoki. Cześć Dever. Czy przeszedłem Alien Isolation? Nie. Nawet dobrze nie zacząłem. Wygrałem może z pół godziny w tą grę i więcej do niej nie wróciłem. Nie jest to klimat, szczerze powiem, bo tam po prostu trzeba się cały czas chować. Cały czas się musimy chować, więc... szczerze? Słabo to widzę. W moim wykonaniu. Musimy znaleźć korbę. Musimy znaleźć korbę. Nie pojedziemy tędy, bo mamy korbę, żeby odpalić, nie? Latarki żadnej nie mamy? Nie. Nie mamy żadnej latarki. Nie podoba mi się. Lina. To jeszcze był związany, później rozwiązany. O, krew jakaś. To jest? Jakaś noga, nogi. Fuck. Cięte nogi. Się za krwią, krew jest tutaj. Też tam leży. Outlast? Outlast też nie przeszedłem.
Jeszcze nie teraz. Zakłócona przez kogoś, zniszczona przez czas. Aha, czyli coś musimy zrobić innego. Jeszcze można iść na dół, ale... Co tam jest? Co to jest? Kamień. Pod tym kamieniem go zabili, bo jest cały we krwi. Na pewno. Chcieli go spalić? Drezyna z mostu. Drezyna. Drezyna. Okej. To by się zgadzało, że ktoś go przejechał. Drezyną. Siemanko Lukasik. Na PS4 nie jestem pewien, czy jest ta gra. Musisz sobie sprawdzić na Google. Nie wiem. No ja gram na PC-cie. O co chodzi w tej grze? W tej grze chodzi o to, że musimy... Jesteśmy detektywem, który ma jakieś tam zdolności para-rara. I idziemy sobie i musimy odkryć, co się tutaj dzieje tak naprawdę w tym miejscu. Tam jest te... Tam jest na dole coś jeszcze, ale ja najpierw chcę zejść tutaj. Do końca, bo tu dalej nie będzie przejścia. Nie, no jest coś tam do góry jeszcze, ale dobra. Kamień. Wieża ziemia. Połóż ten kamień z powrotem. O, napraw. O, okej. Wcześniej żeśmy podnieśli jakiś kamień. Dobrze, to mi się podoba. Szukamy jeszcze tej korby od tego. Tej korbki od... Zanim pójdę tam, to jeszcze pewnie wrócę. Chcę wrócić tam na dół, zobaczyć. Korbkę od... tramwaju, czy od czegoś tam. Potrzebujemy... Prawdopodobnie ona gdzieś tam będzie na dole. Okej, okay, dalej też można iść. Kurde, dużo rzeczy jest tutaj do obejścia. Ładnie woda jest zrobiona. Bardzo spokojnie tu widzę, jest bez wiatru. Dalej nie wejdę. A? Magiczna ściana tam jest. Ja już chcę pochodzić po wodzie, tylko że nóg mi nie widać. Dziwne. O, tu to jest? Jest korbka. O, korbką chyba dostał. Nie wiem, czym on dostał. Cała we krwi jest korbka też. Zabierz. Okej. Aha, czyli tam już nie wejdę dalej.
to co, możemy się wrócić, nie? Jeszcze nie. Jeszcze coś tutaj nie pasuje. Aha. Dobra, wiem co nie pasuje. Po prostu trzeba przeprowadzić. Trzeba przeprowadzić drezynę z powrotem. Mi się wydaje. Drezyna. Ja to mówiłem pociąg. Tramwaj. Nie, tutaj. Korbka napraw. Jest. Udało się. Dobra, właśnie. Będziemy jechać. Czemu mam z profilu kamerkę? Bo to jest kamerka z drugiego kompa. Normalnie używam tamtej kamerki, a streamuję teraz z drugiego kompa, więc jest tutaj ta kamerka. Zresztą lepiej pasuje z profilu, patrzę się w tamtą stronę. Tak mi się wydaje, że lepiej pasuje do tyłu. Jedziemy. Dobrze. Drezyna jeszcze tutaj stała dalej do przodu. Muszę podjechać. Drezyna stała aż tutaj. Tu. Do tego miejsca, gdzie jest sucha trawa. O, gdzieś tu więcej. Za tym słupem jeszcze, dobra. No tak zrobić tak jak było wcześniej. Właśnie, właśnie, właśnie. O! Coś mi tu... Dobra, karnister, teraz dotknij. Jest! Chodzi. Związałeś? Nie wiem, o co chodzi za bardzo.
Oznacz. Później. To w kolejności. Kurde, o co tu chodzi? O co tu chodzi? Muszę w kolejności jakoś tu ustawiać, czy co? Później. W kolejności, okej. Okay. Bo nie bardzo wiem. Nie. Coś skrzaniłem. Okej, okay, źle. Chronologia. Czekaj, dobra. Jeden. Po kolei trzeba oznaczać wszystkie te. Jeden. Jeden. Wcześniej. Jeden. Później tutaj. Czekaj, on zginął na końcu. On zginął na końcu. Jak to wychodzi? On zginął na końcu. Siema, co tam? Pomóżcie mi ludzie na streamie, bo ja nie ogarniam tego. Jak możecie, to powiedzcie mi, jaka jest chronologia tu. Czekajcie, bo on... Skąd ten chłopiec ci tu wzięła? Co to chodzi? Nie mamy tu więcej żadnych tych, nie? Czy mamy jeszcze coś do... nie będziemy tu mieć nic więcej do odkrycia, bo... Jak się cofnę za daleko, to będzie... Nic nie będzie ten, wiadomo. Tu jest na końcu już, tu jest na końcu. Pierwszy czas. Może pierwszy. Pierwsze. Tutaj drugie. Wcześniej. Drugie. Co on trzyma w ręku? On trzyma w ręku kamień. Czyli on tu... Ciekawe, ciekawe. Nie macie żadnego pomysłu, jak to rozwiązać? Czekajcie, zrobimy tak, dobra. Drugie. Zrobimy tak, o, pierwszy kamień. Wcześniej, tu jest pierwszy. Tu jest drugi. Tam jest pierwszy. Okej, okay, zrobimy tu pierwszy. Tam zrobimy drugi. To jest drugi, dobra, tu jest trzeci.
Tu poleciał koleś, to będzie czwarty. Czwarty. Tutaj. Piąty i szósty. Tak zrobimy. Dobrze, czy nie? Travis, posłuchaj. Możemy go zniszczyć. Tak. Wiem jak. Nie da się, Ethan. Nie można zniszczyć czasu. A tym właśnie jest. Wiecznością. Chyba dobrze zrobiłem. Gail, skarbie. Nie ma innego wyjścia. Szybko do niego, wal mu w łeb. Travis, gadaj, gdzie jest Ethan. Już. Daję uśpionemu to, czego chce. Czego wszyscy chcemy. Słuchaj, staruszku. Czas iść do domu. Okej. Nie! Nie! Aj! Znikaj stąd, do cholery. No już, wynoś się. Zamknij oczy, Travis. Ja pierdzielę. Pła. Rozwalił mnie. Czy tam poleciałeś? Tam coś jest na dole. Dawaj, idziemy tam. Dziadku, stój, nie podchodź! Ethan, ja też jestem chory. Czuję w sobie uśpionego. To walcz z nim! Ja muszę zniszczyć ten pokój. Korwus. Przykro mi, Ethan. Nie mogę ci na to pozwolić. O nie. Coś zwróciło rodzinę przeciwko Ethanowi, ale jego dziadek próbował się temu oprzeć. Wiek ułatwia zmagania z tym, co żywi się nienawiścią. Nie ze względu na doświadczenie czy mądrość, ale dlatego, że starość to zmęczenie. Jej nienawiść jest mało przydatna. Cześć, Legend. No dlaczego się pozabija Lisa? To jest dobre pytanie. To jest jakiś uśpiony. Jakiś ktoś, który po prostu robi coś z tymi ludźmi. Jakiś duch. Demon. Czy coś? Dobra, nie bardzo wiem, gdzie mam iść teraz. To dużo jest tutaj w otwartej przestrzeni. Najlogiczniej by było się udać tutaj do tych wagonów. Tu może coś być. Ale prawdopodobnie trzeba będzie iść na górę. Tu się zaraz tory kończą. Właśnie. Stacja. Słuchajcie, bo tu słońce zachodzi, zaraz będzie.
19:28. 19:05. Spóźnij się w twój zegarek. Cholera, nie wiem. Idę do przodu, ale tam jest tyle miejsca jeszcze, który trzeba by zbadać. Ja nie wiem, ja chcę czegoś ominąć, bo to tak w takich grach jest zawsze, że biegniemy do przodu, a coś ominiemy później. Jest jakaś jaskinia. Okej, no dobra, idę tam. To nie jest jaskinia, co to jest? Ach, myślałem, to jakaś jaskinia. Jakaś jaskinia, ale to nie była jaskinia. Od dawna nie przejechał tędy żaden pociąg. To było jedno z takich miejsc. Jak wiele innych w tym kraju, oderwanych od reszty świata, skazanych na przeistoczenie się w najgorsze wersje samych siebie. Spod tej zgnilizny wypełza mrok. Nic nie ma. Nie wiem, po co tu jeszcze rozbudowali tę mapę, tak? Na boki, skoro tam nic nie ma, ale brawo za to, że dobrze jest wszystko tam też zrobione naokoło. Nie tylko magiczna ściana i nic tam dalej nie ma. Czy są takie magiczne ściany, ale to ze względów takich, że mapa jest ograniczona miejscowo, ale tam dalej też mamy krajobraz. Dalej różne rzeczy. Co to jest? Tu nie można wejść. Okej, dobra, tam nic już nie będzie. Tam mamy jeszcze jakieś ścieżki? Co tam są? Jest jakaś ścieżka. Dużo jest rozbudowana, ta mapa jest na boki. Tak naprawdę tutaj nic nie ma, oprócz drzew. Widziałem ten most tam na dole, ale najpierw muszę się rozejrzeć tutaj. I tak prawdopodobnie tu nic nie znajdę, ale dla spokojnej głowy lepiej tutaj zerknąć. Chyba nic nie ma. Siema fan. No, tak, Lukasik, trzeba tutaj rozwiązać zagadki, morderstwa i tak dalej. To jest taka trochę łamigłówka. Ale fajnie, mówię, gram to ze względu na grafikę, bo jest bardzo ładna. Otoczenie jest bardzo ładnie zrobione. Przyjrzymy się też na odbicia wody. Nawet ta woda tu w kałuży. Ona faluje. Ona faluje, trochę tak nienaturalnie faluje. Ale jednak faluje od tego. Od wiatru. Ładny krajobraz. Bardzo ładnie zrobiona oprawa wizualna. Bardzo ładnie. A słońce zachodzi nad lasem.
Battlefield Hardline, mówisz? Battlefield Hardline też mi się podobał. Bardzo, i teraz nie mogę doczekać już na następną pełną wersję tej gry, bo o, ładna. Ładna tama na dole. Tak naprawdę jak teraz gram w Battlefield 4, to mi się nie chce grać w Battlefield 4. Widzę, że ta gra jest gorsza niż Hardline. No nie wiem, no według mnie przynajmniej. Ja tutaj nikomu zdania swojego nie narzucam, ale według mnie jest gorsza. Gorszy jest Battlefield 4 niż Hardline, jest o wiele lepszy. Tego co ja zauważyłem grając w betę. Beta mi się bardzo podobała. Bardzo. Okej. Fajne domy. Fajnie zrobione, co nie? Droga rozjeżdżona wiejska od błota. Kurde, jak prawdziwy. Wygląda jak prawdziwe, bez kitu. Tekst. Wzywam pozbawionego kości istotę otchłani, niszczyciela statków, tego przed tym drżywiar, słuchajciela, bla bla bla. Wzywa jakiegoś demona, hobby się to. O. O co tu chodzi? To się nazywa ładna grafika. Wow. Fajnie. Co chodzi z tymi drzwiami podświetlonymi? Co to jest? Mam tam wejść? Strych. Strych, jest jeszcze jedno wejście. To jest jakaś dziwna. Okej. Okay. Ha! Okej, okay, okej, okay. Jestem na dole znów. Jakaś dziwna zagadka znów jest. Jola! Okej, okay, to mogę zmienić, tak? Zmień. Co mam tu zmieniać? O, świetne, ja nie rozumiem tego. Dobra. Okej, okay, nie, dobra, to nie tu, to nie tu. Tam coś jest jeszcze, żeby zmienić. Nie. Tu mam wyjście do domu.
To nie jest to. Wyjście do domu to nie jest to. Wyjście do domu to nie jest to. Nie. Nie. Cholera. Źle coś zrobiłem znowu. Mam tylko te wejścia. Ech. Coś jest. No co to są książki tylko na strychu jakieś. Muszę się znowu chyba cofnąć. Wcisnąć to, odłożyć. Znowu zmienić. U. Tym razem tu pójść. Nie, coś źle robię, ludzie. Jeszcze raz musimy to. Muszę to rozwiązać. Muszę to rozwiązać. Mi to żyć nie da. Żyć mi to nie da. Ta zagadka. Tu jest coś narysowane. Trzeba patrzeć na narysowane rzeczy. Znowu źle zrobiłem. Nie, no ludzie. Nie wytrzymam zaraz. Thank you.
Spieprzyłem. Okej, teraz... Żebym teraz to tak. Zmieniamy o jedno, idziemy dalej. Zmieniamy o jedno, idziemy dalej. Nie rozwiążę tego dzisiaj, ludzie. Może tu coś jest? Okej. Okay. Tak jest zawsze swoją... Pokrzyżować plany moich wrogów. Użyć świcem zamętu, aby zmącić ich spojrzenie. Ukryj książę pod osłoną fałszy dostęp. Przepuść jedynie tych, którzy dostrzegą prawdziwe wnętrze. Okej. Okay. Dobra, rozumiem, o co ci chodzi, ale... Jakieś znaki może ukryte na ścianach. Cholera wie, nie? Stary. Właśnie nie wiem, o co tu chodzi. Trochę jest to takie denerwujące w tych grach, ale... Co możemy zrobić? Są te znaki na drzwiach, nie? Może tędy trzeba iść po prostu. Nic nie ma. Dobra. Tutaj. Źle. Idziemy jeszcze raz. To samo. Idziemy w kółko chodzić, to nie. O, jest tu coś na ścianie. No ale... Ta jest na ścianie. Tędy się już nie da przejść w ogóle. Tu było coś na ścianie narysowane, ale... Co z tego?
Jestem czy nie jestem? The fuck, stary. Nie daję rady. Co tam ludzie piszecie? O czym napiszecie? Ta gra jest chujowa. Ta gra jest... Prawdziwe wnętrze. Już spieprzyłem. Gdzie? Nie jest takie proste. Nie wiem o co chodzi tu w ogóle. Iść na górę, cholera. Ja mam poustawiać jedno. Na każdych drzwiach to samo, czy co? Że mam poustawiać na każdych drzwiach to samo. To nie jest na moją głowę, ludzie, chyba. What the fuck? Wow, nie daję rady.
Okej, okay, ale dziwne, że spadłem i się nie zabiłem. Do góry. Ty, a co to jest za budynek? O, ja jestem na tym. Pod tamą. Topór. Jest topór. Badaj. Topór weźmiemy ze sobą, oczywiście, że tak. Spadaj. Okej, mamy teraz tutaj scenę. Ty jesteś ten z nożyczkami. Tutaj też jeszcze jest. Jeden. Dwa. Trzy. Cztery. 5. A to ten go zaatakował. Gdzie moja matka? Czemu stoisz uśpionemu na drodze? Zdarzył się wypadek, Travis. Odłóż siekierę. Wypadek. Nie chciałem jej skrzywdzić.
Nie byłem sobą. Nikt z nas nie jest, odkąd Ethan znalazł ten pokój. Gdzie Ethan, do jasnej cholery? Mów! Dobrze, już dobrze. Chcę spalić pokój Van de Griffa. Słuchaj, Travis, po prostu... Zostaw mnie! Jezu Chryste! Uśpiony wybiera nosicieli. Wiedziałeś o tym? By spełniali jego życzenia. Wybrał mamę, wybrał mnie. Synu, nie chcę cię skrzywdzić. Myślisz, że ocalą cię nożyczki? Tak. O, wow. Mogło być inaczej. Mogłeś pomóc uśpionemu. Pomóc nam. Ale mama ma rację. Jesteś tchórzem. I wkrótce znów spotkasz się z Ethanem. Okej. Teraz on leci gdzieś. Poleciał gdzieś na zewnątrz. Idziemy za nim. Biegiem! Bo nam spierdzieli nasza iskierka. Gdzie on poleciał? Tam. Tam. Tego budynku? Dobra, jasno, no tutaj to nie przejdziesz chyba. Nie przejdziesz. A. Wyczuwałem dwa rodzaje ciemności w Red Creek Valley. Pierwszą można było wejść i przy odrobinie szczęścia wyjść z niej. Druga była głębsza, przytłaczająca, nieprzenikniona. I chciałabym sobie poszedł. Dobrze, idę w ogóle? Co się dzieje? Zagraj BF-a? Z Pajlem później może będziemy grali. Nie jestem pewien. Gdzie ja jestem? W ogóle w jakichś kopalniach? Sakra. O. Wejdź. Czekaj, tu chodzi. Chyba szybciej byś mógł wysiadać z tego wózka. Czemu nie mogę jechać? Tak, poczekajcie. Jakby wszedł tam, rozpędził się do końca i wtedy do tego. Całą petą ruszyła, to powoli jedzie.
Jazda. Rozpędzę się. Dalej. Turbo włączę, szybciej. Dobrze, rozwalił. Odjechać trochę, bo teraz nie mogę tego zbadać. Badaj. Zabierz. Fajnie, ja tutaj zostawię to na włączonym silniku, bo tu jeszcze są jakieś rzeczy do zbadania. Było, jakby się świeciła, to dziura w skale, o. Dziura. To jest do góry. Jakaś winda. O. Zbadaj. Ofiara utopiona. Dotknij. Nie wiadomo, co się stało. Trzeba tu poukładać jeszcze parę rzeczy. Zbadaj. Sorry, jak na kilofy. Puste miejsce. Kilof odłóż. Napraw. Ok. Dotknij. Coś się stało. Teraz będziemy wiedzieć. Tutaj nie miał jeszcze tego kill-offa. Okej, to będzie tak. Numer 1. A z tyłu coś jeszcze było? Nie. Dobra, to jest numer 1, numer 2. Czyli tak. Mam babkę wsadził tutaj. Nacisnął to. Zamiast do góry, bo ona się patrzyła. O, chcę jechać do góry. On nacisnął to, żeby na dół jechała. Specjalnie ją utopił, po czym wziął kill off stąd. Poszedł sobie tam, żeby coś zrobić z tym kill offem. O! To jest to.
Musiał uciec gdzie indziej. Zresztą po co miałby przychodzić akurat tutaj? Szlak. Tu na pewno szczury. Nie, nie wydaje mi się. To tylko dziecko, niczego nie naruszył. Po prostu znalazł pokój w starym domu. To wszystko. On jest ceną, którą musimy zapłacić. Jadę na górę. Uśpiony nie może... Jadę na górę. Pojechałaś? Już nam nie ucieknie. Czas, by uśpiony się obudził. Missy, posłuchaj samej siebie. Nie, widzę wszystko tak wyraźnie. Uśpiony żyje we mnie. Jesteś chora. Wszyscy jesteśmy. Dale, co się dzieje? Co się dzieje? Utopił cię. Wziął Sekilow. Poszedł sobie. Dale. Dale, co ty wyrabiasz? Naprawiam. Coś. Naprawiam coś. Lukasik. No domyśl się, Lukasik. Uśpiony musi się przebudzić! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Uśpiony musi powstać! Ups. Teraz co? Teraz idziemy tam za tym. Gdzie mama? Słyszałem jej głos. Ona ciągle cię szuka. Musisz stąd iść. Wiesz, którędy. Przez tamtą wodę? Wygląda, jakby się gotowała. Nie, nie gotuje się. To tylko zwykła reakcja chemiczna. Mamo! Mamo, gdzie jesteście? Zajmę się twoim bratem. Idź już. Nie zabił swojej żony. Nie była już sobą. Podobnie jak on. Coś żywiło się tym cierpieniem i śmiercią. Coś rosło w siłę. Lera, nie wiem, czy... Tym pociągiem bym pojechał dalej. Tam już byłem. Tym pociągiem. W ogóle odwrotnie pojechałem. Tam nie zejdę. To jest guzik. Jedzie tam. Jedzie, ale powoli. Jedzie, ale powoli. Do góry. Zapisuje mi się. Upsis. Kopalnie to nie są bezpieczne miejsca. Idziemy na górę. Czyli nie wyjście, chyba tędy.
Wyjdź. Wyczołgaj się. Patrzcie, kurde, jaka dziura, nie? Wejście do kopalni. O, świetne. Gdzie jestem tutaj? Czekaj, czekaj, bo chcę wejść. Zobaczyć, gdzie ja jestem. Kurczę, patrzę schodzić. Nie wiem, gdzie ja jestem. Muszę się rozejrzeć. Dobra. Chodzę na górę. Chcę wejść na samą górę najpierw. Najpierw na samą górę. Zobaczyć, co jest na końcu. Zamek czy coś? Co martwi mają do powiedzenia? Aż dziw bierze jak niewiele. Martwi nie potrafią wyjaśnić, co znaczy być martwym. Schodzą po schodach znikających pod ich stopami, zmierzając ku nieosiągalnemu blaskowi wspomnień. Jest to jakiś zamek. Tam się nie da zejść tak o. Trzeba zejść tędy. Cmentarz jakiś. Tam się coś pali? Fuck my life, co tam się dzieje? Tam też będę musiał iść zaraz. Najpierw tutaj się rozejrzymy. Cmentarzu. No fajnie, tutaj nic nie ma. To jest. Lampa olejowa. To jest. Pędzel, wiadro, to była wron, rytuał, krew, sztylet, zabite wrony. Aś. Lampa olejowa. Lampa olejowa, wrony.
Zaprawa. Kogoś zamurowali żywcem? Okej. Zajrzyjmy tam do środka. Zbadaj. Klamka. Wrona. Drugiej wrony nie ma. Pociągnij. Wrona. Musimy znaleźć wronę. Tu położyć ją. What the fuck? Ludzie przychodzą tu z różnych powodów. Chcą się dowiedzieć czegoś o przyszłości, ale ta mnie nie interesuje. Znam ją zbyt dobrze. Wolę przeszłość. Jeśli chcesz znaleźć mój dom, najpierw musisz odpowiedzieć na pytania, które ci zadam. Słodziej, podziwiasz za ich odwagę czy chciwość? Czy weźmiesz coś? Jeśli wiesz, że tego nie zwrócisz, czy oszukując, naprawdę krzywdzisz innych? Uważasz, że miłosierdzie bierze się z próżności? Czy śmierć przynosi spokój, czy cierpienie? Wolisz być nieznany, czy okryty złą sławą? Tekst. Ale przy jakiejś życiu się działa piękna kobieta. Wiedźma i powiedziała, że kobieta będzie miała dziecko. Zaczęła płakać z radości. Radość jednak mieści w strach. Kobieta nie mogła przestać płakać. Płakała bezsennie. Sam wiedźmy do domu. Fa. Nie wiem, o co chodzi. Ethan. Nie ma sensu komplikować życia sobie i innym. Spróbuj się dostosować. Przestań bujać w obłokach. Zacznij żyć rzeczywistością. To właśnie rozumieją inni. Rzeczywistość. Nie masz pojęcia, o czym to jest. Liścik matki Ethana. To słoneczko, przepraszam, że na ciebie nakrzyczał. Chcę, żebyś zachował ten liścik i czytał go za każdym razem. Wach, obłokę, dobrze. Tak. Wronę poszukamy może tutaj. To białe drzewo.
cholera. Powiem wam tak. Nie bardzo wiem teraz. Co mi to dało, że ja zobaczyłem tylko ten namiot, tu i co? To nic nie ma. Te liścik, czytaj, czytaj. I tyle. Tej wrony potrzebuję. Tu ten fucking dom. To samo. Coś ty zrobił najlepszego. Nic. Znalazłem pokój, wszedłem do środka, to wszystko. Też to czujesz, prawda? Coś z domu Van de Griffa. Czuję. Okej. Zobaczcie, się lekko zagęszcza. Musisz porozmawiać ze swoim synem. Znów kręcił się obok domu Van de Griffa. Podobno znalazł jakiś tajny pokój. Ach tak. Dobra, porozmawiam z nim. Porozmawiać. Tato, jest coraz gorzej. Nie przestają gadać o tym całym uśpionym. Wiem. Nie wiem tylko, ile jest w tym prawdy. Travis, daj spokój Ethanowi. Widziałem, jak na niego patrzysz. Niczego nie rozumiesz, prawda? Nie masz pojęcia, co się dzieje. Nie ma. Trzymaj się, Tytus. Musisz nam pomóc. Nie ma innego wyjścia. On chce Ethana. Ten pokój. To nie moja wina. Nie chciałem, żeby tak się stało. Zapisujesz. Bliscy obwiniali Ethana. Czymkolwiek była istota, którą sprowadził, uznali, że zrobienie mu krzywdy będzie najlepszym sposobem na rozwiązanie problemu i ukojenie ich rozszalałych zmysłów. To, co opętało Carterów, wciąż gdzieś tu było.
Okej. Tam jest ten dom, którego nie mogę rozwiązać. No dobra. Gdzie jest ta? A gdzieś tam widziałem tę wieżę tutaj. Idziemy do przodu. Przeszedłem przez zbyt wiele portali. Byłem obecny w zbyt wielu światach jednocześnie. Fragmenty mnie zostają po drugiej stronie. Czekają. Za każdym razem, gdy wracam, zabieram ze sobą okruchy tych światów. Czym są duchy? To smutni wysiedleńcy. Wspomnienia bez domów. Słuchajcie, tu stąd wyszedłem, tak? Wszedłem tu stąd. Z tej dziury. Tutaj. Zrobiliśmy kółko. Bez sensu. Trzeba wejść do jaskini z powrotem. Tam to już nie ma nic. Widzimy kółko tylko, nie? Wejdź do
Nic, idziemy z powrotem na dół. Pojedziemy tym wózkiem w drugą stronę. Dobrze, mam tylko jeden wózek. Pojedziemy dalej. Tym wózkiem. Wózkiem jedziemy. Się nie da, nie? Przez tą wodę, tędy szłem. Szłem tędy przez tą wodę już wcześniej. Siema, bamboj. Mi ten duch coś pokazywał dalej, żeby iść. Jest jakiś dom do ogarnięcia. Dobry. Ciemno tu jest. Thank you.
To jest dźwignia, pewnie będzie jakaś zagadka z dźwignią. By coś tutaj pokręcić, poruszać czymś. Czyż nie? Być może będzie coś. Okej, druga strona, może nie teraz. Sprawdzimy, co jeszcze tutaj jest w tym budynku. Czym to możemy dotknąć? Przesunąć? Na razie idziemy tu. Na piętro. Nic nie można zrobić. Go przywołałeś, o. Nie ja. Travis, możemy się go pozbyć. Wiem dokładnie, z czym mamy do czynienia. Tylko musisz przestać go słuchać. O, jest coś. Ten cały uśpiony żywił się nimi. Ich nienawiścią, ich nieufnością. Ojciec Itana sądził, że samobójstwo nie zaspokoi tej istoty. Ale zaspokoiło. Czułem, jak to coś siedzi tam, niczym tłusta żaba i trawi. Nie no, fajnie, ale... Teraz co dalej? Coś jest? No i co? Ślepy za łeb. Ach. Nie przejdę do mnie. To trzeba coś poruszać, ale tak mi się wydaje przynajmniej. O, super, drzwi zamknięte. Aha. Okej. Bardzo mądrze.
Nie mam pojęcia, co się stało teraz. Nic nie mogę zrobić. Wyjść stop tak nie mogę, bo drzwi się zamknęły i koniec, nie? Open. Closed. Klucze jakieś. Tędy też nie wyjdę. Jestem tu odcięty. Holy shit. Nie wiem co zrobić. Astra 40 chcesz kupić? Wolałbym chyba słuchawki kupić na twoim miejscu niż grę. Grę sobie kupisz jak stanieje. Jak już będzie używka to sobie kupisz. Ale patrzcie, nie wiem, zatkałem się w jednym miejscu i teraz nie wiem co zrobić. Nie ma tu wyjścia stąd. Ja bym bardzo chętnie to ruszył tu, ale to się nie da. Nie da się. Ktoś wie jak to przejść, to bardzo chętnie przyjmę to do wiadomości. Po prostu utknąłem w miejscu i nie umiem stąd wyjść. Jak w konsoli ustawisz, aby dźwięk szedł przez optical do tego Elgato daje leci przez... Tak, fanboy, daje leci przez HDMI do Elgato. Bo... konsoli PS4 musisz sobie ustawić jako główne wyjście optyczne i konsola automatycznie puści dźwięk przez HDMI jako zapasowe. Więc będziesz miał na HDMI dźwięk i na optyce osobno. Tak to działa. Tak, konsola na, no, konsola na dwa źródła. Tak samo PS3 miało, tak samo ma PS4. Xbox One chyba też tak ma. Zresztą Xbox One i Xbox stary też tak ma. Bo ja mam starego Xboxa podpięty na optykę i HDMI też idzie dźwięk na nagrywarkę. Okej, okay, na razie sobie musimy dać spokój z tym, skoro nie wiem jak wyjść stąd. Może po ponownym wczytaniu się gry zrespi mnie w innym miejscu i będzie już coś innego, może coś się zgliczowało, bo coś.
Tak. Spać mi się zachciało ogólnie. Chcę powiedzieć tylko to. Zaraz Private Pile będzie robił u siebie na hitboxie streama, tak gdzieś za 10 minut praktycznie, za 8 minut będzie u niego live, więc ja tutaj kończę. Prawdopodobnie przerzucimy się na właśnie konsolę, nie wiem czy będę z nimi grał, bo nie chcę mi się naprawdę grać ani w Battlefielda, ani w Advanced Warfare, ale no, sprawdzimy sobie, może dzisiaj będzie lepiej. No, ta gra jest jakaś bardzo łamigłówkowa, może tak powiedzieć. Łamigłówki, to jest mało powiedziane, co to są łamigłówki. To są jakieś, kurczę, mega łamigłówki tutaj w tej grze. What the fuck, po prostu. No ale dobra, no tak jak mówię, zapraszam za 8-7 minut na hitboxa do Pyla. Wszyscy wiedzą na pewno, jaki jest adres. Także zapraszam do niego. Ja tam też się pojawię, będziemy gadać o pierdołach. Także to tyle. Do następnego razu. Pozdro. Peace out.